Cześć, jestem Michał Chrapek, jestem młodzieżowym reprezentantem Polski. Oglądacie Extra Time. Jaka jest różnica? No, wydaje mi się, że ofensywny pomocnik, wiadomo, ma więcej zadań ofensywnych, musi kreować tą grę, musi rozprowadzać te akcje do boku, zagrać jakąś prostopadłą piłkę. A defensywny, no wiadomo, no jak sama nazwa wskazuje, jest zawodnikiem defensywnym, który myśli bardziej o defensywie, jak się ustawić na boisku, jak przeciąć akcję. Także myślę, że różnica jest tylko w tym, że nazywa się defensywny, a ofensywny, tak? Wydaje mi się, że na boisku powinien każdy być zawodnikiem ofensywnym i defensywnym. Na przykładzie Barcelony widzimy, że tam nie ma zawodnika typowo defensywnego, który gra na tej pozycji, tylko po prostu jest cały czas rotacja, tak? I wiemy dobrze, jak na boisku grozi wejście z drugiej linii. Także wydaje mi się, że to się zaciera i tak naprawdę trener przygotowujący się do meczu z jakąś drużyną nie przeanalizuje tego zespołu, że ten jest defensywnym pomocnikiem i on tam stoi, bo boisko tak naprawdę weryfikuje wszystko. Cechy, no wydaje mi się, że też powinien mieć cechy przywódcze, żeby nie wiem, pchnąć ten zespół do przodu. Wydaje mi się, że musi być zawodnikiem zaawansowany technicznie, bo na tej pozycji wydaje mi się, że nie można popełnić błędu, bo tak naprawdę jest to centrum boiska i każda strata piłki grozi groźną kontrą, także wydaje mi się, że musi być to zawodnik bardzo inteligentny. No to może zacznijmy od ataku. Wydaje mi się, że jeżeli drużyna atakuje, no to on jednak, że tak powiem, nie może się do końca podłączyć. Oczywiście, jeżeli ktoś zostaje z ofensywnych pomocników, czy ten jeden ofensywny, jak jest ustawienie 4-4-2, wtedy zostaje, to wiadomo, może się podłączyć, ale jeżeli wszyscy poszli do przodu, to jego zadaniem jest asekuracja i dobre ustawienie na boisku i już myślenie o tym, jak zatrzymać kontrę przy naszej stracie piłki. No, w fazie bronienia wydaje mi się, że ten defensywny pomocnik, no, przede wszystkim musi poukładać drużynę. To też zależy od tego, jaką taktykę trener na to spotkanie wyznaczył. Bo wiadomo, jeżeli się presuje i taka taktyka jest, to wiadomo, że ten defensywny pomocnik musi wyjść bliżej i złapać jakiegoś zawodnika. A jeżeli się czeka na zespół od połowy, no to głównie ten defensywny pomocnik powinien ustawiać, patrzeć, jakie są odległości od zawodników. Także wydaje mi się, że to jest jego najważniejsze zadanie, jeżeli gra w obronie. No, ofensywny pomocnik w fazie atakowania, no to wiadomo, musi kreować tą grę. Tak jak już mówiłem, musi oddawać dużo strzałów, musi próbować jakichś zagrań prostopadłych, także tych zadań ofensywnych ma sporo. Jeżeli chodzi o defensywę, wydaje mi się, że pierwszą myślą po stracie piłki tego ofensywnego pomocnika powinien być atak na najbliższego zawodnika drużyny przeciwnej. No i wiadomo, no, cały zespół pracuje, także jego to też nie zwalnia z tego obowiązku, także też musi pracować w defensywie.